Rozdział 10. Nie mogli powyższego Joowiszu mniemania podzielać ci, co twierdzą, że nad każdą częścią składową świata osobne panuje bóstwo. Dlaczegoż mu jeszcze żonę dodano i nazywano ją Soror et Koniux, siostrą i małżonką, bo Joowisz odpowiadają, jest to eter nadpowietrzny, a Junona powietrze. I te dwa żywioły łączą się ze sobą. Eter jest wyżej, powietrze niżej. A więc już Joowisz nie jest takim, o jakim powiedziano. Joowisza pełne jest wszystko, skoro część pewną owego wszystkiego zajmuje Juno. Chyba, że może oni oboje napełniają eter i powietrze i że to małżeństwo razem jest i w obu tych żywiołach i w każdym z osobna. Ale wtedy znowu dlaczego eter tylko Joowiszowi, a powietrze Junonie dawać. Zresztą niechby już sobie ta para była, ale tu jeszcze znów morze oddają pod zarząd Neptunowi, a ziemię Plutonowi. No ale żeby i tych w kawalerstwie nie pozostawiać, dano Neptunowi Salację za żonę, a Plutonowi Prozerpinę, bo powiadają, że jak niższą część nieba, to jest powietrze, zajmuje Juno, tak samo niższą część morza ma Salacja zajmować, a niższą część ziemi Prozerpina. Tak oto chcą te brednie jakoś połatać, ale im się to nie udaje, bo przecież w takim razie ich przodkowie starożytni nie wymieniali by czterech żywiołów świata, tylko trzy, żeby każdej parze bogów jeden żywioł przypadł. Toć gwałtem twierdzą, że co innego jest eter, a co innego powietrze. Woda jednakże, czy w wyższej warstwie, czy w niższej, zawsze jest wodą, a choćby i odmienną była, to nie na tyle, żeby wodą być przestała. Tak samo i niższa część ziemi, czymże jest, jeśli też nie ziemią, choćby nie wiem jak odmienną była. A teraz, ponieważ w tych czterech czy trzech żywiołach już się cały świat zawiera cielesny, gdzie się w nim Minerva podzieje, co będzie obejmować, co napełniać sobą. Wszak razem z główną parą bogów siedzi na Kapitolu, choć nie jest ich córką. A jeśli znów wyższą część eteru, jak powiadają, zajmuje i z tego powodu poeci zmyślili, że zrodzona została z głowy Joowiszowej, to czemuż właśnie ona nie jest uważana za królową wszech bogów, gdy jeszcze wyżej jest nad Joowiszem? Czy dlatego, iż nie godziło się, by córka nad ojca wyniesiona była? A czemuż to takiej sprawiedliwości nie zachowano w stosunku Joowisza do Saturna? Czy dlatego, że Saturn zwyciężony został? A więc była bitwa między nimi? Ależ co znowu, powiadają, to czcza gadanina, to bajki. Dobrze, nie wierzmy bajkom i poważnie o bogach sądźmy i zapytajmy, dlaczegoż jednak ojcu Joowiszowemu nie dano, jeśli już nie wyższego, to równie poczesnego miejsca, bo Saturn, odpowiadają, jest to długość czasu, a zatem czciciele Saturna czczą czas i król bogów Joowisz jest wobec tego zrodzony przez czas. Nic to zapewne nie uchybia Joowiszowi i Junonie, jeśli się ich nazywa dziećmi czasu, skoro Joowisz ma być niebem, a Juno ziemią, bo wszakże niebo i ziemia powstały w czasie. O tym w księgach piszą ich mędrcy i filozofowie. Na zasadzie tych właśnie ksiąg, a nie z fantazji poetyckiej, Wergili powiedział, eter, wszechmocny ojciec w żyznej dżu powodzi, zwyż na łono radosnej małżonki swej schodzi. To znaczy, że łono tellury albo ziemi. Bo i tu znowu różnice jakieś być mają. Co innego jest bogini Terra, ziemia, co innego Tellus, Tellura i jeszcze co innego Tellumon. Każde z tych bóstw osobną nazwą obdarzone, osobne obowiązki miało, osobne ołtarze i ofiary. Oprócz tego jeszcze tę samą ziemię nazywano też Matką Bogów. Stąd zrozumialsze to będzie, że poeci nie w poetyckich utworach, lecz w książkach obrzędowych nazywali Junonę nie tylko już siostrą, małżonką, ale też i matką Joowiszową. Nazywają nadto ziemię Cererą, nazywają i Westą, choć przeważnie o Weście mówią, że jest ona ogniem w ogniskach domowych, bez których i państwa by nie było.
Dlatego za świętego ognia Westy strzegły dziewice, że jak z dziewicy, tak samo i z ognia nic się nie rodzi. Godziło się, aby tej gadaninie kłam zadał i obalił to mniemanie dopiero ten, co się z dziewicy narodził. A już nie do zniesienia jest to głupstwo, że ten sam ogień, który czcią taką otaczają i czystość mu przypisują, jako taki Westo nazywają, nie wstydzą się też niekiedy i Wenerą nazywać, by szacunkiem otaczane dziewictwo kapłanek Westy na pośmiewisko podać. Bo jeśli Westa jest Wenerą, to jakże godnie służyć jej mogą dziewice dalekie od sprawy Wenery? Czyżby dwie Wenery były? Jedna dziewica, druga kobieta? A może trzy? Jedna patronka dziewic, która jest właściwie Westą, druga małżonek, trzecia nierządnic? Takiej właśnie Fenicjanie dar składali, oddając na pohańbienie swe córki, zanim je w małżeństwo oddawali. Któraż z nich teraz jest wulkanową kobietą? Już ci nie dziewica, bo męża ma, chyba przecież i nierządnica, bo by to było z ujmą dla syna Junony i pomocnika Minerwy, a zatem owa bogini mężatek. Oby ją tylko mężatki nie naśladowały w owych jej sprawkach z Marsem. O, powiedzą mi, znowu do bajek powracasz. Ale cóż to za sprawiedliwość, że gniewają się na nas, gdy o takich sprawkach ich bogów wspominamy, a na siebie to się nie gniewają, gdy się w teatrach przypatrują na te zbrodnie swych bóstw. A nadto byłoby to nie do uwierzenia, gdyby nie było zupełnie pewnych dowodów. Owe widowiskowe zbrodnie bogów ustanowiono ku uczczeniu tychże bogów.